Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku pokażemy Wam, jak uszyć maskę. Właśnie uszyć maskę własnoręcznie. To jest maska dla dziecka, czyli troszeczkę mniejsza niż dla dorosłego. Takie maski są ostatnio bardzo praktyczne, szczególnie, że masek brakuje, nie można ich samemu kupić, ale pamiętajcie też, że to nie jest fachowa maska, taką jaką noszą lekarze w szpitalu z atestem i tak dalej. To jest taka maska, która przede wszystkim chroni przed roznoszeniem się wirusa. Nie daje stuprocentowej gwarancji, że człowiek się nie zarazi. Przede wszystkim chroni również przed dotykaniem twarzy. Jeśli dotykacie, to dotykacie maski, a nie nosa, ani buzi, czyli w jakiś sposób chroni Was przed zakażeniem, jednak nie daje gwarancji i o tym musicie pamiętać. Ponieważ jednorazowych masek praktycznie nie da się kupić, albo jest ich bardzo mało, można sobie samemu uszyć maskę, która jest wielorazowa, którą możemy sobie uprać i szczególnie, że to jest maska dla dziecka, chroni też dziecko przed kontaktem z wirusem w jakiś tam sposób. I jeszcze raz Wam tutaj pokazuję, jak ta maska wygląda. Jest po prostu mniejsza. Ważne, żeby była szczelna. To jest ważne w takiej masce, żeby powietrze się nie dostawało z żadnej strony, albo żeby dostawało się tylko tyle powietrza, ile potrzebujemy do oddychania. I tutaj możecie sobie regulować pewne rzeczy, w szczególności te gumki. Jeśli maska się okaże za luźna, możecie sobie uszyć mniejsze, krótsze gumki, żeby maska jak najściślej i jak najbliżej przylegała do twarzy. I zaraz pokażemy Wam wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne. Oczywiście materiał, potem dokładnie pokażemy Wam, ile tego materiału potrzebujecie. Potrzebna będzie gumka, potrzebna będzie linijka, nożyczki i oczywiście szpilki. I zaraz przejdziemy do materiału, pokażemy Wam, jak wyciąć taki materiał i jaki kształt dokładnie wyciąć. Tutaj mamy 4 warstwy tego samego materiału, dodatkowe 2 warstwy do środka. W takim materiale jest ważne, żeby to był dosyć gęsty materiał, żeby nie było widać prześwitów. Czy materiał jest gęsty, możecie sprawdzić pod światło. Najlepiej, żeby tutaj pomiędzy włóknami tego materiału nie tworzyły się przestrzenie, nie tworzyły się dziurki. To jest bawełna. Najlepsze maski są właśnie takie bawełniane. Z innych materiałów mogą być aż nadto szczelne i mogą utrudniać oddychanie. Z tego materiału robimy 4 takie same kształty. Zaraz pokażę Wam dokładnie wykrój, w jaki sposób sobie taki kształt zrobić i jak wyciąć taki kształt z praktycznie kwadratu materiału. Tutaj mamy jeszcze 2 warstwy i dodatkowo w tym samym kształcie mamy coś do włożenia pomiędzy te warstwy. Jeżeli macie gruby materiał, to nie potrzeba aż tyle warstw, mogą być tylko 2, a nie aż tutaj będzie tych warstw 3 z każdej strony. Czyli przy grubym materiale mniej warstw. I tutaj jest kształt. Dokładny mamy prostokąt 10 cm na 11 cm. I kiedy już macie taki prostokąt, możecie sobie zrobić te znaczniki, które tutaj widzicie. Zaczynając od prawej strony, 2,5, tutaj mamy 10 cm, 11,5 cm i zaczynamy od prawej strony, 2,5 cm od rogu z jednej i z drugiej strony. Sobie zaznaczamy, robimy kropeczkę. Następnie na dole robimy kropeczkę albo kreseczkę, również 2,5 cm od brzegu i potem 7,5 cm na dłuższym boku, dokładnie tego miejsca, potem 3 cm od rogu, a następnie 1,5 cm od rogu i tutaj mamy na dole również 7 cm, 7,5 cm od rogu i potem łączymy te wszystkie zaznaczenia w taki sposób, jak widzicie. Czyli tutaj mamy trochę bardziej wklęsłą linię i w miarę po łuku. A następnie wycinamy i to będzie nasz wykrój. Kiedy już macie coś takiego, taki kształt wycięty, to przykładacie na materiał i wycinacie. Tylko pamiętajcie, żeby zostawić odstęp, taki margines na zszycie, najlepiej centymetr. Czyli centymetr wzdłuż obwodu, możecie od razu wyciąć sobie po prostu o centymetr każdy wymiar większy.
teraz potrzebujemy 4 takie w danym materiale 4, tylko w odbiciu lustrzanym. Czyli na jedną stronę 2 i na drugą stronę 2 i dodatkowo materiał do wypełnienia. To powinien być w miarę cienki materiał, żeby ta maska jednak nie była zbyt szczelna. I następnie kładziemy sobie, to będzie na przykład zewnętrzna strona, kładziemy sobie na prawej stronie do środka, czyli lewą stroną na zewnątrz i zszywamy. Zszywamy wzdłuż brzegu. To będzie jedna strona. Następnie bierzemy to samo z drugiej strony i przykładamy tylko z jednej i z drugiej strony wypełnienie. Na drugiej stronie to samo. Zszywamy wszystko równo, przykładamy równo i oczywiście przytrzymujemy sobie szpilkami. I dokładnie wzdłuż brzegu. Akurat tutaj nie musimy przytrzymywać szpilkami, to jest prosta sprawa. Mamy tylko dwie warstwy. I mamy zszyte wzdłuż jednego boku. Właśnie o to chodziło. Możemy wyprasować ten margines, który wystaje. Wtedy ładnie nam się odwróci na drugą stronę. Z drugiej strony też mamy w ten sposób zszyte i możemy sobie szew wzdłuż szwu wyprasować, wtedy będzie, albo nawet oprzeć, wtedy będzie równo. Teraz pozostaje nam tylko doszyć gumki i złączyć jedną część i drugą, warstwę zewnętrzną i warstwę wewnętrzną. Tutaj są gumki, możecie sobie jakieś ładne wybrać, te nie są najpiękniejsze na świecie. I pamiętajcie, żeby sprawdzić, jaką długość gumek potrzebujecie. Teraz układamy te gumki tutaj przy brzegu. Tak dokładnie jak widzicie. Tutaj je przyszywamy. Możecie sobie najpierw przytrzymać szpilką, żeby wiedzieć dokładnie, w którym miejscu mają być. I następnie kładziemy warstwę zewnętrzną. I teraz zszywamy wszystko dokładnie wzdłuż brzegów, zostawiając mały otwór, małą przestrzeń na przewrócenie całości na drugą stronę. Oczywiście teraz szpilki nam się jak najbardziej przydadzą. No, lepiej ten otwór zostawić sobie na innym boku, nie tam, gdzie macie gumki. I teraz przycinamy sobie margines, żeby nie przeszkadzał nam w przewracaniu na drugą stronę i przycinamy wszystkie rogi i przekładamy na drugą stronę. Mamy przełożone i jeszcze raz robimy jeden szew wzdłuż wszystkich brzegów, właśnie żeby było równo, bo inaczej będzie nam się wywijało. I jeszcze zamykamy ten otwór, który był do przewracania na drugą stronę. Żeby było równiej, możecie też wszystkie brzegi wyprasować.
I tak wygląda gotowa maska. Jak widzicie, to jest bardzo prosty projekt. Najważniejsze jest zrobić i wyciąć dobry kształt, a potem wszystko ładnie i równo zszyć. Tak właśnie wygląda. Można nosić z jednej i z drugiej strony. Bardzo praktyczna rzecz, ponieważ można wyprać. Pamiętajcie, prać w wysokiej temperaturze, temperaturę od 60 stopni wzwyż, czyli około 90 zabija na więcej zarazków, czyli jest to maska wielokrotnego użycia, ale pamiętajcie, nie chroni Was kompletnie od zarażenia. Najlepiej chronić się od zarażenia, zostając w domu. Jeśli chodzi o tą maskę, to by było na tyle. Na naszym kanale znajdziecie też kilka innych filmików związanych z robieniem i zszyciem masek. Zapraszam Was do oglądania innych filmików na naszym kanale i zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu. Cześć!